Sponsorem programu jest ViaPlay, platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Dzień dobry, witajcie w najnowszym odcinku przerwy na kawę Ekstra, czyli w odcinku, w którym będę typował najbliższą kolejkę Premier League. No właśnie mówię w liczbie pojedynczej, ponieważ znowu wychodzi nam materiał. Solo tym razem witam się z wami ja, Maciej Łaszkiewicz. Chciałbym przedstawić to, co czeka nas w najbliższy weekend w Premier League, jakie też mecze przed nami jakie padną wyniki, to chciałbym oczywiście wiedzieć i spróbuję razem z Wami wytypować Zanim oczywiście zacznę, to zachęcam bardzo serdecznie do zostawienia subskrypcji, do zostawienia też łapki w górę, komentarza, żebyście typowali razem z nami. Troszkę nam delikatnie ostatnio ten format umiera, natomiast jeżeli chcecie, żebyśmy jednak dokończyli go razem z Wami do końca sezonu i mimo wszystko odczuwacie pewnego rodzaju radość z tego, że Przerwa na Kawę Ekstra cały czas ląduje na kanał, no to zostawcie po sobie sygnał. My oczywiście będziemy bardzo z tego powodu szczęśliwi. No i Chyba myślę, że z takiego wstępu za bardzo tutaj nie mam co więcej do gadania. Oczywiście, jeszcze zanim zacznę omawianie najbliższych meczów Premier League, no to szybko zerkamy, co się działo w poprzedni weekend. Typował Jonasz, no i tak delikatnie mówiąc, nie poszło mu najlepiej. Ja oczywiście mam nadzieję, że. Poradzę sobie troszkę lepiej niż ostatnio Jonasz, bo ta kolejka, jedna z naprawdę bardziej pechowych, jeżeli chodzi o nasze typowania, no tutaj w zasadzie tylko dwa, dwa i dobrze trafieni zwycięzcy, a wszystko to, co pozostałe. Zresztą też umówmy się, ta kolejka nie była jakoś specjalnie fascynująca. Oczywiście działo się na szczycie, natomiast dużo wyników takich po 1 do 0, czy też 1 do 1. No i jeszcze szybko tylko rzut oka na klasyfikację generalną, która też nam się cały czas w zasadzie jakoś mocno nie zmienia, no bo tych typów jest już coraz więcej. No i zbliżamy się już tak mimo wszystko powoli do końca tego sezonu, bo będę dziś typował 25. kolejkę Premier League. Tak mi podpowiada fantazja Premier League, że to jest Game Week 25. Natomiast wiemy oczywiście, że w tabeli to nie ma zbytnio takiego bezpośredniego przełożenia. Drużyny mają od 22 do 24 rozegranych meczów, ale tym się nie będę zajmował. Będę się starał jak najmniej patrzeć w tabelę, chociaż oczywiście to jest no nieodzowne, aby mimo wszystko jakoś tam się podeprzeć i szukać jakiegoś argumentu w postaci właśnie. To, kto na którym jest miejsce. Zaczynamy meczem piątkowym, meczem być może niezbyt pasjonującym, mianowicie będzie to pojedynek pomiędzy Fulham a Wolverhampton. No i właśnie, Fulham ostatnio chwaliliśmy w przerwie na kawę. To jest ekipa, która, no już od razu przy pierwszym meczu będę w tę tabelę patrzył, zresztą to postanowienie było głupie, więc już chyba szybko się z niego wycofam. Fulham oczywiście na szóstym miejscu w tabeli zasługuje na to, aby tę drużynę chwalić. Jest naprawdę niewielką stratą, nawet do. Miejsc promowanych Ligą Mistrzów, awansem do Ligi Mistrzów. Więc myślę, że Fulham będzie w tym meczu faworytem, w tym bardziej, że Wolverhampton ostatnie spotkanie z Bormów przegrało. Natomiast, w związku z tym, że Wolves tych punktów potrzebuje bardzo mocno, a Fulham tych punktów ma już dosyć dużo. No to typuję tutaj remis 1-1. Myślę, że Wolverhampton powinno wstać, powinno wziąć się w gaś, powinno zacząć punktować i no po prostu zostawiać tę strefę spadkową za swoimi plecami. A póki co mają tylko 3 punkty nad nią przewagi, więc to jest wciąż za mało, aby myśleć o tym tak realnie, że ta drużyna utrzyma się w Premier League. Potrzeba od Wolverhampton. Trzeba po prostu tej drużyny wymagać więcej, tym bardziej, że ostatnio nie przegrali z Wisienkami. Drugi mecz, mecz już sobotni, czyli Everton kontra Aston Villa. No i właśnie taki mecz, w którym wydaje mi się, że faworytem mimo wszystko będzie Aston Villa, ale z racji tego, co mówiłem w poprzedniej przerwie na kawę, że Everton to jest ekipa, która u siebie będzie sprawiać zagrożenie, będzie mimo wszystko starać się te punkty zdobywać też w walce o utrzymanie. No to tutaj typuje również remis, tak jak w pierwszym spotkaniu 0 do 0. No to będzie taki mecz, który myślę, że Everton. Spróbuję zamknąć, a Stonwillo ostatnio akurat dużo bramek strzela, natomiast przedrzeć się przez te szyki. The Office no to jest naprawdę coś bardzo um, trudnego, i w taki sposób wydaje mi się, że Everton jeden punkt zdobędzie. Przechodzimy sobie dalej do meczu kolejnego, decydującego w zasadzie troszkę o losach tabeli, um, jeżeli chodzi o strefę spadkową i to, co się dzieje wokół niej, czyli Leeds będzie grała u siebie z Southampton. No i to jest właśnie taki meczek dwóch w zasadzie no, najgorszych w tym momencie drużyn Zajmujących 19 i 20 miejsce. Southampton ostatnio oczywiście wygrało swój mecz z Chelsea, natomiast wydaje mi się, że to jest tylko taki pojedynczy płomyk wśród palącego się tak naprawdę. No, tam już mało rzeczy funkcjonuje w Southampton. Nathan Jones sobie nie pomagał. Kolejnymi meczami oni się oczywiście z nim rozstali. Teraz mają menedżera tymczasowego, natomiast koniec końców wydaje mi się, że w tym meczu Southampton będzie miało trudne, no ale właśnie będzie miało trudno. Tylko, że gra przeciwko drużynie, która ostatnio też spisała się naprawdę fatalnie, przegrywając z Evertonem 0 do 1 na wyjeździe. Leeds snuło się po boisku, Leeds cały czas też szuka menedżera, więc tutaj no mecz dwóch drużyn, które naprawdę wygląda źle, ale wydaje mi się, że czystą jakością piłki to spotkanie powinno wygrać i delikatnie się odbić, dlatego ja tutaj typuję wynik 2 do jednego dla, dla Pawi. Lecimy dalej, lecimy do meczu, myślę, że jednego z ciekawszych w najbliższy weekend, czyli meczu Leicester z Arsenalem mecz na pewno no, ciekawy z tego względu, że chcemy wiedzieć, jak będzie wyglądał pojedynek. Ten korespondencyjny pojedynek Arsenalu z Manchesterem City i też Manchester United, oczywiście o mistrzostwo Anglii. Arsenal tutaj musi wygrać. Leicester na pewno jest rywalem niewygodnym, takim, który mógł ostatnio wyszarpać tym Manchesterowi United, ale nie wykorzystał swoich sytuacji z początku spotkania. Zatrzymał ich wtedy Dawid Decha, no a później już Manchester United rozpędził się na tyle, że dosyć komfortowe to spotkanie wygrał 3 do 0. No i myślę, że to może być podobny scenariusz, że Leicester będzie miał swoje atuty. Leicester będzie atakować, będzie um, na pewno tworzyć sobie dużo okazji głównie z kontry, bo to jest ekipa, która troszkę na tych kontrach ostatnio e, bazuje. E, no ale Arsenal Musi to spotkanie wygrać, musi pokazać się z takiej strony właśnie takiego wyrachowania troszkę mistrzowskiego. No, mimo wszystko, też jako lider, który w tym momencie patrzy raczej, co się dzieje za jego plecami, niż, niż do góry, bo już na górze nikogo więcej nie ma. Więc tutaj obstawiam wynik 3 do 1 dla Arsenalu i mam nadzieję, znaczy, jeżeli Arsenal chce wygrać mistrzostwo, to właśnie takie mecze z Alester, które może postawić trudne warunki, musi po prostu zwyczajnie wygrywać. No, Alester jest naprawdę nieprzewidywalną drużyną, więc uwierzcie mi, że wytypowania tego meczu to jest jedna z najtrudniejszych um... Najtrudniejszych zadań, jakie sobie postawiłem w trakcie nagrywania tej przerwy na kawę extra, ale to już tyle o tym meczu. Lecimy dalej do spotkania West Ham z Nottingham Forest. No i właśnie West Ham, ekipa, która ostatnio miała już takie delikatne delikatny przebudzenie, taki przebłysk, promyk nadziei na to, że może się odbiją, ale jednak porażka w dosyć kiepskim stylu Soddenhamem sprawiła, że znowu West Ham zawitał do strefy spadkowej. Z kolei Nottingham Forest regularnie, ostatnio wygląda naprawdę bardzo przyzwoito. I widać, że ta ekipa rozwija się w dobrym kierunku, więc mecz naprawdę trudny do wytypowania. Myślę, że najbliżej tutaj e, najwięcej będzie typowań gdzieś w kierunku remisu, natomiast wydaje mi się i też oczekuję tego trochę od West Hamu, aby ta ekipa się ogarnęła, bo zwyczajnie mam po prostu u siebie dużo atutów w swojej drużynie. I Nottingham Forest też nie zawsze w tym sezonie na wyjeździe wyglądało dobrze. To jest ekipa, która zdobyła tylko 6 punktów w wyjazdowych meczach, a z kolei West Ham, no właśnie, u siebie wygląda całkiem przyzwoicie, natomiast, no, czy West Ham w ogóle wygląda przyzwoicie, to jest inna sprawa, dlatego ja tutaj typuję wynik 2-0 do 0 dla West Hamu i myślę, że to jest, może być taki mecz, który znowu da im delikatny promyk nadziei i wstanie z kolan, no bo też trudno tak naprawdę wymagać od tej drużyny, aby wygrała z Tottenhamem na wyjeździe, a już taki mecz z Nottingham u siebie, no to to jest coś, co wydaje mi się, że powinno im um, wyjść, powinni jednak w tym meczu powalczyć o zwycięstwo. Przechodzimy sobie z powrotem z dołu tabeli do góry tabeli, chociaż tylko częściowo bo to jest mecz Bournemouth z Manchesterem City. Oczywiście tutaj nasz wzrok kierujemy w kierunku bardziej ekipy The Citizens. Um. No i tutaj kusi mnie znowu postawić na jakąś niespodziankę i stracenie punktów przez Manchester City. No tym bardziej, że jest to drużyna, którą przecież czeka w najbliższy, najbliższą środę mecz z RB Lipsk. Ja oczywiście nagrywam to wszystko przed tym meczem, tak samo jak przed meczem Realu z Liverpoolem, więc nie wiem, jak Manchester City będzie wyglądał w meczu w Lidze Mistrzów. Nie wiem, czy będzie w pełni zdrowy przystęp po meczu z Bournemouth. Oczywiście Bournemouth jest taki Rywalem, z którym City powinno sobie poradzić, ale też City powinno sobie poradzić z Nottingham Forest, a tam zremisowało 1 do 1 na wyjeździe. Tym bardziej, że Bodmów może być delikatnie uskrzydlone zwycięstwem z Wolverhampton, które dało im na pewno troszkę oddechu. Więc tutaj no, taki dosyć nieoczywisty mecz, mimo że na pierwszy rzut oka oczywiście wygląda na pewne zwycięstwo Manchesteru City, no to myślę, że może być City tutaj troszkę trudniej, żeby to spotkanie wygrać. Ale koniec końców 1 do 0 i taki wynik typuje. Powinni z tego meczu wycisnąć także 1 do 0 dla obywateli. I porażka u siebie ekipy Garego O'Neill'a. nami jeszcze dwa spotkania, bo oczywiście mógłbym też wytypować mecze dodatkowe w tej kolejce, ale nie będę się zabierał ani za Arsenal Everton, ani za Liverpool Wolves, ponieważ to są mecze, które no właśnie będą dopiero w następnym tygodniu. Teraz przechodzę do meczu Crystal Palace z Liverpoolem, i to jest mecz, który również będzie troszkę zależał od tego, co wydarzy się, czy też wydarzyło się już, gdyby to drodzy widzowie, drodzy słuchacze oglądacie słuchacie, w Lidze Mistrzów oczywiście, bo Liverpool u siebie podejmuje Real Madrid już za około godzinę, gdy ja to ten odcinek nagrywam. Jeżeli Liverpool tam naprawdę mocno zostanie przeczołgany przez Real Madrid, no to jedąc na Crystal Palace, jedąc na Selhurst Park, który jest też przyznam szczerze, że niewygodnym miejscem i Crystal Palace czasami ostatnio troszkę rzadziej, ale mimo wszystko potrafi grać z silniejszymi od siebie i sprawiać im naprawdę stawiać bardzo trudne warunki i sprawiać niespodzianki, więc tutaj Liverpool nie może liczyć na łatwy mecz i myślę, że Crystal Palace nie jest w tym meczu bez szans, dlatego ja typuję nawet i zwycięstwo Palace w tym meczu 2 do 1. Ale oczywiście, tak jak mówię, to jest troszkę rzucenie w ciemno, bo nie mam pojęcia, co się wydarzy w meczu Liverpoolu z Realem Madryt. Liczę na to oczywiście, że Derek to spotkanie wygrają, jako iż oczywiście kibicuję wszystkim drużynom. Premier League w Lidze Mistrzów. No i ostatnie spotkanie, jakie dla dziś, dzisiaj dla Was przygotowałem, to jest oczywiście mecz Tottenhamu z Chelsea. Mecz, który będzie rozgrywany w niedzielę 26 lutego, a więc derby, derby Londynu, derby dwóch drużyn, które. Nie chcę powiedzieć, że, że są w słabej formie, bo oczywiście Tottenham ostatnio mecz swój wygrał i jest jednak o wiele wyżej od Chelsea, aż o 11 punktów i aż o, jeżeli dobrze liczę, 6 pozycji wyżej od Chelsea, natomiast od Tottenhamu ostatnio można wymagać troszkę więcej, może nie od tego konkretnego meczu z West Hamem, natomiast porażka z Leicester 1-4 to był jedno z najgorszych występów, czy nawet nie najgorszy występ po prostu z Persy w tym sezonie, a oni, żeby mimo wszystko zagrać w Lidze Mistrzów, żeby utrzymać się w tej czołowej czwórce, to spotkania takie jak z Leicester muszą wygrywać i takie spotkanie jak z Chelsea u siebie to warto podkreślić. Też wydaje mi się, że powinni tutaj powalczyć o trzy punkty. A Chelsea z kolei, oczywiście, cały czas oszołomiona samą sobą, tak naprawdę i swoimi wynikami i tym, że Graham Potter troszkę stracił kontrolę z rzeczywistością. Mam wrażenie, że Chelsea znowu może mieć problemy z tym, żeby spotkanie wygrać. Ale dla mnie, takim najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, który ostatnio, chyba nawet regularnie, pada starciach Tottenhamu z Chelsea, zaraz to sobie sprawdzę, żeby też nie rzucać słów na wiatr. Ja bym chciał tutaj postawić na wynik 2-2, bo tak mi się kojarzy po prostu, że te ekipy bardzo często ze sobą kończą, no dobra, może nie bardzo często, bo teraz dopiero sobie odpaliłem. Ostatni taki mecz rzeczywiście zakończył się wynikiem 2-2, natomiast wcześniej nie widzę drugiego takiego, więc szczerze mówiąc to po prostu taka moja najświeższa pamięć zadziałała. I Chelsea, która myślę, że na takie spotkanie będzie umiała się zmotywować i będzie umiała wyjść i mimo wszystko coś zaprezentować Powalczy o ten jeden punkt, ale też nie będzie wystarczająco, nie jest po prostu na, na tyle dobrej formie, żebym ja mógł w 100% powiedzieć, że Chelsea to spotkanie wygra. A to też jest taką dużą, która potrafi czasami negatywnie zaskoczyć, więc w tym meczu może to będzie takie delikatne, negatywne zaskoczenie. Nie mam pojęcia do końca, jeszcze do, jak tutaj to uargumentować. Ale ja po prostu stawiam na 2 do 2, bo mam nadzieję po prostu, że to będzie dobry mecz, bo zazwyczaj takie mecze derbowe są ciekawe, i oby tak było ponownie. A więc... To tyle. Tak jak mówiłem, nie ma sensu, żebym obstawiał dwa ostatnie mecze tej kolejki, które są po prostu dostawione, bo zarówno spotkanie Arsenalu z Ewertonem, jak i Liverpool z Wolves troszkę zależy od tego, co się wydarzy w poprzednich meczach tych drużyn. Pamiętajcie, że to jest też podwójna kolejka pod względem fantazy Premier League, ale oczywiście na naszym kanale już materiały o fantazy Premier League jeden się pojawił, drugi się pojawi następnego dnia. Planujemy także z Krzyszkiem usiąść jutro, czyli gdy wy tego słuchacie, no to w czwartek, a albo nawet i w środę, a w piątek pojawi się po prostu przerwa, nie przerwa na kawę, oczywiście, co ja gadam, szósta Liga Europy, moi drodzy słuchacze, mi już się język plącze od tego gadania cały czas, tutaj nie żadnej interakcji z Jonaszem, ani z Krzyśkiem, już się troszkę zacząłem gubić, ale oczywiście w tym tygodniu planujemy z Krzyśkiem wypuścić szóstą Ligę Europy, dużo się działo, wrócił Neil Warnock, więc trzeba o tym porozmawiać, też oczywiście pisaliście, listy wysyłaliście z pytaniami, czy szósta Liga Europy się pojawi, więc mamy gorącą nadzieję, że uda nam się ten odcinek nagrać i porozmawiać właśnie między innymi o Neilu Warnocku i jego powrocie do Huddersfield. Więc to taki tylko dla mnie tutaj delikatnia, ode mnie dla was obietnica, że coś takiego w tym tygodniu się na kanale pojawi także. Ode mnie to wszystko. Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że komentujecie, la lajkujecie i subskrybujecie nasz kanał. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się.